Stowarzyszenie WinKids, na co dzień zajmujące się szkoleniem wodnym, sportowym i turystyką, wymyśliło i zorganizowało niecodzienną akcję. Akcję mającą na celu wsparcie dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jak mogą pomóc i wesprzeć potrzebujące zwierzęta ze świnoujskiego schroniska młodzi pływacy, uczestniczący w zajęciach pływackich, powiedziała koordynator szkolenia sportowego Aleksandra Andryszak. W związku z tym, że zbliżamy się do 1000 polubień na naszej stronie na Facebooku, no to chcieliśmy jakoś zaświętować to wydarzenie i w ubiegłym tygodniu postawiliśmy wyzwanie przed naszymi pływakami, żeby wszystkie dzieci na małym, na dużym basenie z różnych poziomów zaawansowania przepłynęły w sumie 1000 basenów. 1000 polubień, czyli 1000 basenów. Ale zaraz, pani Aleksandro, nie jedna osoba 1000 basenów. Nie jedna osoba 1000 basenów, tylko wszystkie grupy przez cały tydzień miały zebrać tą sumę 1000 przepłyniętych długości. Mhm. Suma 1000 w jaki sposób była liczona, przeliczana na złotówki? Już mówię. Każdej grupie instruktorzy w czasie zajęć liczyli przepłynięte długości i na koniec dawali informację zwrotną o tym, jaką cegiełkę udało im się dołożyć do tego 1000. My natomiast, jako WinKids, przekażemy za każdą przepłyniętą długość złotówkę na karmę i potrzeby dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście. No właśnie, bo te złotówki skąd się biorą za to przepłynięcie? To nie jest tak, że bogaty wujek stał z workiem na brzegu basenu i kto przepłynął, temu wręczał złotówkę. Tak to się nie odbywało. Nie, tak to się nie odbywało. Wyzwaniem było przepłynięcie 1000 basenów, no i motywacją, tak, dla dzieciaczków było to, że jeżeli faktycznie uda im się osiągnąć ten wynik, a udało się, no to my za każdy przepłynięty przez nich basen w sumie to każdą złotówkę też przekażemy na potrzeby dla bezdomnych zwierzątek. Właśnie, dobrze, że pani dodała, że zwierzątek, bo zaraz by się kolejka ustawiła dla bezdomnych, którzy by chcieli z tego skorzystać. Tym razem otrzymają zwierzęta i otrzymają dla bezdomnych w schronisku naszym świnoujskim. Tak, dla zwierząt ze schroniska w Świnoujściu, a także Fundacji Przystań Animals. Co za to można kupić dla tych zwierząt? Można za 1000 zł coś? Już można chyba. Za ponad 1000 zł można kupić karmę, można kupić leki, żwirek dla kotów, specjalistyczną karmę, ponieważ też zwierzęta chorują i potrzebują tych specjalistycznych produktów, leki. Mhm. Także trochę tego jest. Czy jakieś osoby jeszcze, zanim przekażecie ten właśnie zakupy na potrzeby schroniska, mogą dołączyć do Was z konkretną na przykład pomocą rzeczową, już bez złotówek, ale na przykład mogą zakupić karmę czy jakieś, nie wiem, kocyki i dołączyć do Was do fundacji, gdzie będziecie później odwozić to do schroniska? Oczywiście, że tak. Bardzo fajny pomysł. My prawdopodobnie zrealizujemy to w przyszłym tygodniu, tak? I na pewno na Facebooka też stawimy relacje z przekazania darów dla zwierząt. Więc jeżeli ktoś jest chętny i zainteresowany, żeby wspomóc naszą akcję i żeby tego było jeszcze więcej, no to zapraszamy i takie datki można przynosić do naszego biura, które znajduje się przy pływalni miejskiej na Żeromskiego, od poniedziałku do piątku między godziną 17 a 20.